Dzień dobry! Wietrznego dnia w Płaskopolsce. Witam Państwa serdecznie w kolejnym i na razie ostatnim odcinku z naszych płaskopolskich wojaży. Ale dzisiaj odcinek nie będzie za bardzo o trasie, chociaż trasa być może też będzie ładna, bo jedziemy sobie na rybkę w nowe miejsce. Ale dzisiaj będzie odcinek techniczny, związany z testem czegoś, co widzieliście na początku. No bo część z Was doskonale wie, że od jakiegoś czasu testuję nowego Garmina 1050. No i jeżeli chodzi o ten test i ten licznik, to jeszcze chwilkę na materiał będziecie musieli poczekać, bo chciałem zestawić w przypadku tego testu swoje opinie z opiniami osoby bardzo doświadczonej w użytkowaniu wcześniejszych modeli Garmina. Ale dzisiaj, przy okazji właśnie tego, że test współczesnego licznika z paroma ciekawymi feature'ami zainspirował mnie do zastanowienia się nad tym, co mogłyby mieć liczniki, czego zawsze mi brakowało w licznikach, a czego często dalej nie mają, to dzisiaj taki odcinek, czyli czego mi brakuje, albo czego w ogóle brakuje, bo to też będzie pytanie do Was, czego brakuje w rowerowych licznikach, komputerkach, nawigacjach. Tutaj w Leśnie świetnie to rozegrali, bo jeżeli wasza dziewczyna albo wasz chłopak nie lubią jeździć po szutrze, to mogą jechać sobie po asfalcie, a dla niewyżytych jest obok wariant szutrowy. Genialne! Kasia, mogę już z powrotem na asfalt? Nie, pozwól mi na asfalt. Masz za te wszystkie dziury! Oj, to jest moment, w którym zaczęła się kolarska kariera Kasi. Zruszyłaś się? W okolicznościach zaczęła się dramatycznych, ale co to się stało, to się stała pewna trasa nasza Kasiowa, która skończyła się po 40 km takim bólem kolana, że nie mogłam zejść z roweru. Tak, Kasia zakończyła trasę tutaj i tutaj została powzięta decyzja o bike fittingu i o zmianach. Moment to, że w tym momencie się nie poddałaś z rowerami i że ci nie przeszło, to jest chyba kluczowy moment dla rozwoju twojej kolarskiej kariery, Kasia, bo, no, tak, bo to było rok, źle. W którym przyjechałam w całym roku 600 km. Tak. I później poszłam w grudniu na bike fitting. I właśnie Karol mnie pytał, ile kilometrów przejechałam. Łatwo było policzyć. Nie było trudno. No ale wróćmy do tych liczników, bo tutaj zaraz pouciekają ci, co nie chcą widoczków z Płaskopolski oglądać. Liczniki. No oczywiście zaczęło się od tego, że w tym Garminie, którego testuję, jest mnóstwo dziwacznych funkcji, które no moim zdaniem są dość dyskusyjne, jeżeli chodzi o przydatność, jak chociażby możliwość płatności licznikiem, czyli no dzisiaj już nie tylko telefon, nie tylko zegarek, nie tylko, nie wiem, obrączka, ale i licznik może zapłacić w sklepie. Jest w nim alarm, do czego dojdziemy, bo to jest akurat całkiem fajne. I są różne tego typu rzeczy, ale jak się okazuje, nie ma wszystkich rzeczy, które ja bym chciał, albo zawsze sobie wyobrażałem, że kiedyś się w licznikach znajdą. Wiecie, czego mi bardzo często brakowało w liczniku rowerowym? Po prostu jako w takim urządzeniu, które macie zawsze ze sobą, gdzieś tam jeżdżąc na tej szosie gravelu, góralu, uprawiając jakąś turystykę. No jednak ten licznik, ta nawigacja stała się takim dość powszechnym urządzeniem. To bardzo często brakowało mi jakiejkolwiek formy wbudowanej lampki. Ja rozumiem, że licznik to licznik, pochłania energię na swoje funkcje, ale jakakolwiek forma chociażby pozycyjnej lampki, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach te LEDy naprawdę są, potrafią być bardzo energooszczędne, a przede wszystkim bardzo wydajne świetlnie. Brakowało mi tego, żeby w licznikach pojawiła się jakaś forma takiego awaryjnego oświetlenia pozycyjnego. Po prostu w sytuacji, jak Was dopadnie gdzieś ciemność, to możecie sobie to pyknąć, to sobie mruga i jesteście widoczni. Albo w ogóle w tym okresie takim jesiennym, gdzie często nie jeździmy na 4, 5 czy 6 godzin, taka lampka, która by spokojnie podziałała te półtorej godziny, nie zjadłaby Wam baterii tego licznika, a zawsze by była. No ale zgodnie z tym, co sprawdziłem na rynku, nie jest to chyba takie proste. Był taki patent, on chyba jest w ogóle normalnie oferowany, kiedyś to był startup, taki projekt podstawki, w sensie mocowania do liczników, które miało wbudowaną lampkę, aczkolwiek problem był taki, że to było jakieś straszliwie ordynarnie wręcz duże, bardzo masywny był ten uchwyt, bo miał własną baterię do tej lampki. Nie wiem, czy to też było jakimś powerbankiem, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak się ten projekt rozwinął, ale widziałem taką próbę, natomiast no nie o to mi tutaj chodzi, więc lampka, jakakolwiek lampka w liczniku, to mogłoby być to.
idźmy dalej, drodzy Państwo, dalej taką rzeczą, która jest moim zdaniem bardzo sprytna i też przydałaby się pod kątem tego, że jak dobrze wiemy, jest to element, który w rowerze być musi i z którym często też no, policja nas łapie na jego braku, to jest dzwonek. Jest to o tyle ciekawe, że według chyba definicji dzwonka, która pojawia się w kodeksie o ruchu drogowym, to chyba dałoby się to zrobić. W sensie to nie jest tak jak z lampką i odblaskiem, bo wiecie, że jeżeli chodzi o odblask, to temat jest taki, że rower musi być wyposażony w światło odblaskowe, więc często jest tak, że wiele lampek, nawet bardzo wydajnych, bardzo bezpiecznych, LED-owych, nie spełnia tych wymogów i tak naprawdę moglibyśmy dostać, mimo posiadania takiego świetlenia, mandat, ponieważ nie mamy w rowerze odblasku. Na szczęście dużo lampek ma i odblask, i jakieś źródło światła, no ale akurat z dzwonkiem jest chyba tak, że jest to opisane bodajże jako urządzenie mające wydawać nieprzeraźliwy dźwięk. Nie ma tutaj opisane nic, że to ma być mechaniczne, że to ma być, nie wiem, mosiężne, że ma być tam po prostu dzwon czy tym podobne rzeczy, więc urządzenie, które wydaje dźwięk po naciśnięciu, czy on był elektroniczny, chyba by w grę wchodziło. No i tutaj właśnie jest sprytny motyw, w zasadzie temat, który wywołał ten film, bo te nowe liczniki, bo coraz częściej, przynajmniej w przypadku Garmina, taki feature mają, czyli dzwonek w liczniku jest. Dzwonek jest i dzwonek tak naprawdę w ogóle najfajniejszy jest dopiero wtedy, kiedy macie to zestrojone z elektronicznym napędem, bo przy DI2 możecie sobie ustawić, że dzwonek wam aktywuje ten górny przycisk od klamkomanetki w Wulpegrze, czy w Durace, czy w GRX-ie. Jest to naprawdę super. Przyznaję, że zacząłem tego bardzo często używać i teraz tutaj na mechanicznym napędzie trochę mi tego brakuje, no bo aktywowanie dzwonka przy mechanicznym napędzie wymaga naciśnięcia przycisków na liczniku, co nie jest już aż takie wygodne, ale jest, więc trochę się z tego podśmiewywałem. Na początku mniej więcej tak samo, jak podśmiewywałem się z płatności kartą, ale z płatności kartą śmieję się dalej, no bo umówmy się, że jak jadę na rower, to właśnie zawsze mam albo telefon, albo zegarek, albo coś innego, co płaci, albo po prostu kartę, więc płacić licznikiem nie muszę, natomiast dzwonek okazał się całkiem przydatny. No i trzecia rzecz, która uważam, że jest przydatna, chociaż mam z nią związane pewne kontrowersje. I tą rzeczą jest jakaś forma alarmu. I to też jest coś, co się pojawia już w licznikach, przynajmniej pojawiło się w 1050 w Garminie. Jest to alarm, który no mniej więcej ma taki sam poziom głośności, jak w przypadku testowanego w zeszłym roku, mniej więcej podobnej porze, nie, to było 2 lata temu, alarmu Noga, który był jednak osobnym urządzeniem, które wymagało przyczepienia go gdzieś osobno, przewożenia go albo przyczepienia go pod koszyk na bidon. Tutaj mamy jednak urządzenie, które jest już zaimplementowane w urządzenie, które i tak macie na rowerze. No i ten alarm naprawdę jest głośny, działa spoko, ale pojawia się z nim pewna kontrowersja, no bo jak w przypadku tego Noga, tam chodziło o to, że było to urządzenie, które no z natury samej było dużo tańsze, nie dało się odczepić jednym ruchem ręki, a przede tym wszystkim no nie było też aż tak widoczne. Tutaj mamy urządzenie, które wygląda jak telefon komórkowy, kosztuje jak telefon komórkowy, no i obawiam się, że trochę przyciąga wzrok. Z drugiej strony no jest tak, że zakładam, że tego typu urządzenia jak alarm rowerowy no mają spowodować pojawienie się sygnału dźwiękowego w sytuacji takiej totalnie awaryjnej, czyli nie jak chowacie rower do piwnicy, czy zostawiacie go bez uwagi na parę godzin, tylko w sytuacji, w której na przykład po prostu zostawiacie go na chwilę pod sklepem i chcecie po prostu wiedzieć, czy ktoś wam go spod tego sklepu nie zawija przypadkiem, czyli najczęściej jakiś, powiedzmy to, żul. No i ja zakładam, proszę Państwa, że ten żul przysłowiowy, no to nie miał do czynienia zbyt często z licznikami rowerowymi, więc będąc, że tak powiem, na gorąco, pod wpływem impulsu pod tytułem stoi to zajwanie, no nie będzie wiedział, jak zdjąć licznik z roweru, więc po prostu zakładam, że raczej kradnie cały rower, a nie próbuje wam ukraść licznik. Zresztą jakby nawet chciał ukraść ten licznik i nim szarpał, no to i tak zabierze ze sobą dość głośno wyjące urządzenie, które przyciąga uwagę. A i tak chodzi w tym wszystkim po prostu o ten sam moment kradzieży, żeby ktoś albo wy, gdybyście po prostu usłyszeli, że ktoś wam się dobiera do roweru. To w ogóle mogłaby być długa dyskusja, bo wszystkie te rowerowe alarmy mają najczęściej te same wady. Czyli są tacy, którzy uważają, że jak już rower został spuszczony z oka, to nic mu nie pomoże. Są tacy, którzy właśnie tego potrzebują, czy potrzebują czegoś, co by im w jakikolwiek sposób dało znać, że ktoś rusza ich rower. Faktycznie to działa, w sensie jest dość głośne, uważam, że działa nie gorzej niż w Nogu, a nie trzeba za to dopłacać, jak już daliście 3,5 tysiąca za licznik, to macie to w zestawie. Więc alarm, czy będzie wszystkim odpowiadał? Tego nie powiem, ale ja uważam, że
Było to na liście tych rzeczy, które bym chciał mieć w liczniku i zaczyna się pojawiać. Zjechaniu ze ścieżek rowerowych. Zjechaliśmy do lasu. Jest to Przemęcki Park Krajobrazowy. No i droga, którą jeszcze nie jechałem. Jechałem kiedyś przez ten las i te tereny, ale inną drogą w stronę Sławy. Bardzo mi się tamten odcinek podobał. On się nie pojawił nigdy na YouTubie. Ale tutaj podobne klimaty. Widzicie sobie w lesie. Piachu na razie dużo nie ma. No i powinniśmy tą metodą dotrzeć nad same jeziora. Miejmy nadzieję do końca w takich warunkach, czyli leśnych dróg niezapiaszczony za bardzo. Ale to jest piękny koniec lata. Wakacji, przepraszam, jeszcze nie lata. Ale piękny las, fajne światło do fotek. Kasia, dzięki za modelkowanie. Wiem, że nie lubisz tego, ale dzięki za wsparcie. Piękne miejsce, polecamy. Przemęcki Park Krajobrazowy naprawdę jest piękny. Jak tu jest pusto, mimo niedzieli. To jest duży, bo przecież my jesteśmy daleko od Przemętu. No, to się ciągnie aż tam w stronę Sławy, z tego co pamiętam. Proszę. A propos właśnie liczniki. Rome, Bach, Bach. Ale mam ciekawą refleksję a propos map. Uważam, że ta mapa jest bardziej czytelna niż ta. I możecie mnie za to zjeść, drodzy widzowie. Ale przynajmniej, bo mnie najbardziej w tym denerwuje to, że jak się oddala, to cały czas tak, wskaźnik no. Jest na dole. A ja bym chciała zobaczyć, co jest na południu. Pytanie, na przykład, pytanie do użytkowników Wahoo. Czy da się jakoś zrobić, by przy oddalaniu mapy przenosiło nas w środek mapy, a nie przenosiło tylko przód, oddalało przód? To akurat można zrobić w Garminie, tutaj akurat jest, że tak powiem, przewaga Garmina, ale uważam, że ta taka mapa a la telefon jest zbyt szczegółowa i moim zdaniem utrudnia życie. Ale dzisiaj się złożyło. 1 września akurat, a też, no a propos tej, abstrahując od dzisiejszych tutaj, że tak powiem, czasowych konotacji historycznych, to wielu widzów mi pisało, żebym w końcu pojechał na jeden z tych punktów granicznych polsko-niemieckiej granicy sprzed II wojny światowej i proszę, jesteśmy w Zaborówcu i tutaj stary słup, znaczy słup graniczny pewnie nie jest stary, umówmy się, ale po prostu słup graniczny, który nam tutaj dokumentuje i upamiętnia historyczną granicę z Polski, z III Rzeszą. Dzisiaj znowu 1 września vibe, koniec wakacji w pięknym stylu. To jest jezioro Brenne? Brenno. Jezioro Brenno. Nie, to nie jest jezioro Brenno. To ono było wcześniej chyba. Nie, miejscowość nazywa się Brenno. Ale jezioro ma... Nie, jakoś inaczej. To nazwa jeziora oczywiście wyświetla wam się gdzieś na ekranie, a patrzcie jak jest fajnie. W ogóle po tych paru dniach upałów jest tak nagrzana woda, jest tak przyjemnie po rowerku. Czekamy sobie na rybkę. Godzinę, co prawda. A najlepsze jest to, że wcale nie ma tam jakiegoś tłumu, a i tak czekamy godzinę na rybę. Nie wiemy, czy jest jeszcze dobra, tego wam nie powiemy. Nie wiemy też, czy będzie paragon grozy, bo czekamy na zważenie naszej rybki, ale miejsce bardzo przyjemne. W ogóle ciekawe, że tutaj jeszcze nie dotarłem w moich deszczyńskich przebojach i poszukiwaniach ciekawych tras. To w sumie dzisiejszy odcinek zamknie na chwilę płaskopolskie i takie polskie eksploracje, bo już pomorskie mocno zjechaliśmy, teraz Wielkopolskę trzeba trochę odpocząć. No to pytanie do was, drodzy widzowie. Czego wam brakuje w licznikach? Jakiej takiej funkcji oczekiwalibyście od urządzenia godnego 2024 czy 2025 roku po prostu? W czasach, których wiecie, telefony potrafią prawie wszystko, liczniki rowerowe kosztują jak wypasiony telefon, po prostu są bardzo drogie, no i też wszyscy wiemy, jakie są dzisiaj możliwości elektroniki. To czego wam brakuje w licznikach rowerowych? Jakie chcielibyście zobaczyć funkcje w urządzeniu, które jest taki trochę takim rowerowym centrum sterowania wszechświatem? Co byście w licznikach widzieli? A może właśnie jaki licznik ma takie rzeczy? Może znaleźliście już takie urządzenie, które potrafi wszystko, tylko inni o nim nie wiedzą. Jeżeli tak, to też oczywiście napiszcie. I tyle, drodzy państwo. Kończymy na jednej z moich ulubionych szutrowych dróg w okolicach Leszna, czyli takiej długiej, prostej w stronę lasów od Wilkowic. Strasznie takie historyczno-romantyczne uczucia tutaj się we mnie wzbudzają przy okazji jazdy tą drogą. Mam nadzieję, że jej nigdy nie wyasfaltują, bo nie wiem, przypnę się do szutru, bo byłoby szkoda.
tracić takie piękne szutry, trochę zatrzymane w czasie. Link do dzisiejszej trasy oczywiście jak zawsze w opisie. Ja was też zachęcam do tego, żeby sobie wejść na Instagram bikeshow.cc. Teraz wam się wyświetla na ekranie, jakby ktoś był leniwy i nie chciał wymyślać, to może sobie przypisać. Zresztą link do Instagrama jest też w opisie do filmu. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo filmy są 3 razy w tygodniu, a ja zauważyłem, że wielu osobom dalej filmy uciekają. Potem pytacie, czy coś było, kiedy było, a to już było. Więc jak sobie klikniecie subskrypcję, jeszcze ten dzwoneczek, żeby wam nie uciekało, to nic nie robi krzywdy, pieniążków nie zabiera, mi pomoże w rozwoju, a wy będziecie mieli filmy na bieżąco. Dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia. Kończymy z Leszna, kończymy z Wielkopolski, przenosimy się tymczasowo na południe, gdzie dalej zobaczymy. Cześć! Moim zdaniem mogłoby się znaleźć w snikach, bo widzę, że jakiś pomysł się pojawił. Tak. Automatyczny opowiadacz dowcipów i żartów. Tak. Włączasz to, wtedy masz żart. Czasami jest to pewnie pomocne na jakichś cięższych odcinkach. I po prostu chcesz posłuchać czegoś albo oderwać myśli od ciężkiego fragmentu. Wtedy masz zaserwowany taki żart. Super, albo dowcip. Tak, bardzo to też. Świetny, dziękuję Kasiu. Jestem ciekawy, czy ktoś z was, drodzy widzowie, też pomyślał o takim ułatwieniu w waszych licznikach. Dziękuję Kasiu za wkład w ten odcinek. Proszę, piątka.